Temat to systemy wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa żywności. Dzisiaj będzie część pierwsza, która będzie dotyczyła systemu GHP. O GMP tylko wspomnimy, podamy jego definicję. Po pierwsze, system GHP i GMP wchodzi w skład całego systemu HACCP i księgi HACCP, która dokumentuje ten system i tworzy pewne procedury, instrukcje postępowania. Oba te elementy, i GHP, i GMP, są obowiązkowe i w zasadzie od nich należy wdrażać cały system HACCP. Będą dwa dokumenty, podstawy prawne, które regulują zasady wdrażania tych systemów. Pierwszym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie z 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych. To jest takie zewnętrzne rozporządzenie, natomiast nasze wewnętrzne to jest oczywiście ustawa o bezpieczeństwie żywienia i żywności. Także to są dwa akty prawne, które regulują podstawę prawną do wprowadzania tych systemów. No i teraz czym jest system GHP i GMP? Definicję tych systemów przedstawia nam właśnie ta ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Tam te definicje znajdziemy. I teraz GHP to tłumaczeniu na język polski dobra praktyka higieniczna, z angielskiego ten skrót Good Hygienic Practice, dlatego GHP. No to jakby tłumaczenie dobra praktyka higieniczna, no to jest tylko na użytek nasz wewnętrzny, natomiast generalnie w obiegu posługuje się tym skrótem GHP. Nikt jakby nie podaje tutaj całej nazwy. Ktoś mówiąc GHP wiadomo o co chodzi. Dobra praktyka higieniczna. Tutaj to H powinno być takim wskazaniem do higieny. No i to GHP to są wszystkie działania, które należy podjąć i warunki, jakie należy spełnić, czyli działania i warunki higieniczne, które należy spełnić i następnie kontrolować na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Czyli wszystkie działania, warunki, które mają doprowadzić do tego, że żywność jest bezpieczna. Natomiast ten drugi element systemu, czyli GMP, w tłumaczeniu dobra praktyka produkcyjna, z angielskiego Good Manufacturing Practice, no i to M, tak jak tutaj było H od higieny, tutaj mamy M od produkcji, od manufaktury, tak, manufaktura u nas jest takim synonimem produkcyjnym, produkcji. I to ona wskazuje na to, że to GMP będzie dotyczyło procesu produkcji. No i teraz czym jest ten system? To GMP będzie działało nie tylko w sferze żywności. Nas oczywiście interesuje tylko ten element. Natomiast w innym przemyśle, tak, przy produkcji również to GMP będzie wprowadzane w tym konkretnym obszarze. Natomiast dla nas w odniesieniu do produkcji żywności
to GMP to będą takie działania, które muszą być podjęte i takie warunki, które muszą być spełnione, aby z kolei produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z przeznaczeniem. Czyli dobra praktyka higieniczna, GHP, to będą te działania i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na różnych etapach obrotu i produkcji żywności, tak żeby zapewnić to bezpieczeństwo. Natomiast dobra praktyka produkcyjna, GMP, to będą te działania i warunki, które muszą być spełnione, żeby ta produkcja żywności odbywała się w sposób bezpieczny. Z czym to ma wszystko związek? Trzeba będzie, czy zakład gastronomiczny, no bo nas tutaj cały czas to interesuje, zakład gastronomiczny będzie musiał wprowadzać takie procedury i rozpisywać takie instrukcje, następnie oczywiście prowadzić te karty kontrolne i całą tą dokumentację. Krok po kroku tam należy te wszystkie czynności opisywać, wszystkie zasady działania tego zakładu gastronomicznego. No i wszystkie procedury i instrukcje, które są opisywane, powinny być indywidualnie stworzone dla konkretnego zakładu gastronomicznego. Bo wiadomo, będą pewne cechy wspólne, ale będą też cechy różne. Dlatego też to powinno być bardzo indywidualne. O tyle, o ile sam system HACCP jest, te zasady systemu HACCP są zawsze takie same, ale jednak też pewne elementy będą wyróżniały konkretne zakłady gastronomiczne. Tak samo tutaj też będą stałe pewne procedury, które będą dotyczyły wszystkich, natomiast te procedury będą miały takie zmienne, które właśnie będą pewnymi wyróżnikami, dlatego cały ten system powinien być bardzo indywidualny. My dzisiaj zajmujemy się GHP, czyli tym, tą dobrą praktyką higieniczną. To nas dzisiaj interesuje, to jest ta pierwsza część, którą się będziemy dziś zajmowali. Po pierwsze, zanim przejdziemy do konkretnych procedur i instrukcji, musimy określić czynniki, które wpływają na higienę w zakładzie gastronomicznym. Takie podstawowe czynniki są trzy, czy jakby trzy takie obszary, w których ta higiena jest istotna. I te czynniki, które wpływają na higienę w zakładzie gastronomicznym, to po pierwsze jest higiena osób, personelu, pracowników, higiena tych osób i stan zdrowia. My przy higienie nie możemy myśleć tylko o higienie osobistej, bo tutaj higiena będzie takim pojęciem bardzo, bardzo szeroko rozumianym, dlatego też będzie określana na różnych etapach i dla różnych kryteriów. I pierwszym oczywiście będzie ta higiena personelu. To będzie higiena osobista, ale na higienę jako taką wpływa również stan zdrowia. Pracowników na każdym oczywiście szczeblu. To nie ma znaczenia, czy to będzie kucharz, czy to będzie pomoc kuchenna, czy to będzie magazynier, czy kierownik, czy dyrektor obiektu. To nie ma znaczenia, jaki szczebel, jakie stanowisko pracy tego pracownika. Także pierwszy czynnik to higiena personelu. Drugi to będzie cała higiena procesu produkcji. I trzeci czynnik to jest higiena otoczenia,
czyli takie warunki, w których praca się odbywa. Bo jakby czym sama higiena osobista personelu, to że on tą higienę będzie miał na wysokim poziomie, będzie wszystkie procedury będą spełnione w tym zakresie, ale jeżeli higiena otoczenia nie będzie sprzyjała zachowaniu odpowiednich procedur, no to niestety tutaj sama higiena osobista pracowników i ich dobry stan zdrowia w niczym nam nie pomogą. Czyli ta higiena otoczenia, czyli warunki. Czyli mamy trzy podstawowe czynniki, które wpływają na higienę w zakładzie gastronomicznym. Higiena personelu, higiena procesu produkcji i higiena warunków pracy, można powiedzieć. Bo jeżeli będzie bardzo duży nieporządek, na przykład w dziale produkcyjnym, w samej kuchni, no to choćby personel był na bardzo dobrym stopniu higieny, to tutaj, że tak powiem, warunki pracy nie będą umożliwiały jakby tych zachowaniu tych podstawowych zasad dotyczących higieny. Dobrze, czyli mamy czynniki, możemy przejść do procedur i instrukcji, które są najistotniejsze przy GHP. Tak jak w przypadku systemu HACCP mieliśmy te 7 podstawowych zasad, tak samo tutaj będzie taki zbiór procedur, instrukcji składający się z 8 punktów, który zawsze będzie taki sam, tak? On będzie niezmienny, natomiast będą pewne elementy zmienne, które już w opisie tych procedur będą występowały. Dlatego, tak jak mówiłam wcześniej, ten system powinien być indywidualny dla każdego zakładu. Więc co powinien zawierać ten zbiór procedur i instrukcji? Jakie zagadnienia on obejmuje i o co tutaj będzie głównie chodziło? Po pierwsze, pierwsze procedury i instrukcje, które zawarte są w GHP, powinny dotyczyć lokalizacji i otoczenia zakładu gastronomicznego. Tutaj to jest taka część, ten pierwszy punkt, to jest taka część, która otwiera całą dokumentację GHP. W tej części, w tym punkcie opisuje się lokal, no w naszym przypadku sam zakład gastronomiczny, budynek i jego otoczenie. Opisuje się konstrukcję tego budynku, lokalizację, no i przeznaczenie. Wiadomo, dla zakładu gastronomicznego przeznaczenie jest jedno, świadczy usługi żywieniowe. Zakład gastronomiczny powinien znajdować się z dala od jakichś toksycznych chemikaliów, od jakiegoś przemysłu, który wytwarza nieprzyjemne zapachy. Droga dojazdowa do tego zakładu gastronomicznego, do punktu gastronomicznego powinna być utwardzona i wszystkie okoliczne obszary, w których zakład się znajduje, powinny być czyste, bez gromadzenia się śmieci, bez stojącej wody. Wiadomo, że jeżeli w okolicy pojawi się coś takiego, pojawi się z jakieś składowisko odpadów, składowisko chemikaliów, nawet właśnie ta woda stojąca, która będzie powodowała osiadanie gruntu, no to wiadomo, że później ta woda może w jakiś sposób przenikać do chociażby ujęć wody pitnej. Zresztą samo ujęcie wody też będzie jednym z punktów bardzo
istotnych. Więc jeśli chodzi, bo tutaj lokalizacja i otoczenie tego zakładu gastronomicznego ma znaczenie w ujęciu higienicznym, tak? Jak higiena ma wpływać na to, żeby ta lokalizacja była odpowiednia. Tutaj właśnie bardzo istotnym czynnikiem jest to, żeby w pobliżu nie znajdowały się żadne zakłady, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na funkcjonowanie zakładu gastronomicznego. My musimy to mieć cały czas w tyle głowy, że zakład gastronomiczny musi świadczyć bezpieczne usługi z punktu widzenia żywieniowego. No jednak świadczenie usług żywieniowych jest dość istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dla konsumenta, prawda? Więc tutaj w tym pierwszym punkcie będzie chodziło o takie zagadnienia, które mają wpływ na higienę. Kolejne również, tutaj będziemy musieli wyciągnąć jakby takie higieniczne aspekty w każdym z tych punktów. Drugi rodzaj procedur będzie dotyczył układu funkcjonalnego zakładu gastronomicznego. Ja myślę, że samo pojęcie układu funkcjonalnego z wyposażenia już jest Wam dobrze znane. Z tego co wiem, samo pojęcie układu i to, w jaki sposób on powinien wyglądać, już zostało gdzieś tam omówione, więc jakieś podstawy powinniście znać. Sam układ funkcjonalny w takim teoretycznym ujęciu to jest takie rozmieszczenie pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym, żeby nie krzyżowały się brudne drogi. Brudne, czyste drogi, myślę, że to pojęcie też już jest znane. Lokal, zakład gastronomiczny powinien być tak zaprojektowany, aby te drogi czyste i brudne się nie krzyżowały. Natomiast jeżeli będzie dochodziło do krzyżowania się tych dróg, no to wszystkie procedury należy tak opisać, żeby było wiadomo, jakie kroki będą podejmowane, żeby nie dopuścić do zanieczyszczenia żywności, bo jakby prawidłowy układ funkcjonalny i wprowadzanie tych zasad niekrzyżowania się dróg brudnych z czystymi prowadzi, czy ma prowadzić do tego, aby nie zanieczyszczała się żywność. Wiemy o tym, że mamy coś takiego jak magazyn odpadów, który jest najbardziej brudnym, najbardziej niosącym zagrożenie punktem w zakładzie gastronomicznym. Gdybyśmy chcieli wskazać taki punkt, to jest to właśnie magazyn odpadów. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby on był zlokalizowany w takim miejscu, żeby absolutnie na żadnym etapie droga do magazynu brudnego i z magazynu brudnego, tych magazynów odpadów, tutaj wszystkie drogi, które prowadzą do tego magazynu i z niego będą drogami brudnymi, na żadnym etapie te drogi nie mogą spotkać się z drogą czystą, z drogą surowca oczyszczonego. Absolutnie tutaj ten magazyn musi być tak zlokalizowany, żeby te drogi się nie spotkały ze sobą. Najlepiej, żeby ten magazyn miał dwa wejścia, jedno od zewnątrz, drugie od wewnątrz. Wtedy wiadomo, że jeżeli odpady znajdują się już w zakładzie, w tym magazynie, przepraszam, odpadów, to jedyną drogą ich usunięcia będzie wyjście na zewnątrz z zakładu gastronomicznego. Więc układ funkcjonalny w zakładzie gastronomicznym ma być taki, żeby te drogi brudne z czystymi się nie krzyżowały, tak aby nie dopuścić do zanieczyszczenia żywności. Cały układ funkcjonalny składa się, jak pamiętacie, mam nadzieję, z pięciu podstawowych działów. Głównym działem w zakładzie gastronomicznym zawsze jest dział produkcyjny, w którym jest kuchnia, w którym są przygotowalnie, czysta i brudna, w którym jest zmywalnia naczyń kuchennych, to jest dział produkcyjny, czyli ten główny, czy to serce zakładu gastronomicznego, w którym odbywa się przygotowanie i przetwarzanie produktów, surowców na gotowe potrawy. Czyli mamy dział produkcyjny, mamy dział ekspedycyjny, mamy dział magazynowy, mamy dział handlowy,
i mamy dział administracyjno-socjalny. Oczywiście ten dział administracyjno-socjalny jest jakby tym działem takim zewnętrznym, który jest przeznaczony tylko dla personelu. Natomiast wszystkie inne działy będą jakby ich, czy działania, w których w nich podejmujemy, będą świadczone na rzecz konsumenta, a z części oczywiście, tak jak działu handlowego, będzie korzystał również bezpośrednio sam konsument. Więc zakład gastronomiczny musi zapewnić odpowiednią przestrzeń dla różnych działań, takich jak przyjmowanie, przechowywanie surowców w tym dziale magazynowym, jak przetwarzanie w dziale produkcyjnym, jak przechowywanie wyrobów gotowych, prawda, i różne takie codzienne czynności, brudne i czyste, które się wykonuje, ale te czynności muszą być od siebie oddzielone. No nie możemy w tym samym miejscu przygotowywać potrawy i nie możemy w tym samym miejscu myć brudnych naczyń, które dostajemy z sali konsumenckiej, prawda? Nie możemy w tym samym miejscu wydawać potrawy i w tym samym miejscu obierać ziemniaków. No logicznym jest, że te czynności muszą mieć przypisane, przystosowane swoje miejsca i swoje pomieszczenia i stanowiska. Kolejna procedura będzie dotyczyła zaopatrzenia w wodę. Oczywiście tutaj będzie głównie chodziło o wodę pitną. Jeżeli zakład gastronomiczny nie jest podpięty do jakiejś zewnętrznej sieci wodociągów, tylko ma własne ujęcie wody, no to woda musi zostać poddawana odpowiednim badaniom, tak żeby jej jakość mikrobiologiczna, fizykochemiczna była sprawdzana i była na wysokim poziomie. Oczywiście w każdym zakładzie gastronomicznym będzie bardzo ważny dostęp do wody ciepłej i zimnej, no wiadomo, bez tego nie ma możliwości produkcji. Natomiast tutaj w całej procedurze zaopatrzenia w wodę należy określić, skąd ta woda pochodzi, no i jak często przeprowadzane są badania. Jeżeli to jest woda wodociągowa, no to wiadomo, że sam zakład wodociągów te badania przeprowadza na bieżąco, ale zakład gastronomiczny też powinien to robić, dlatego że czasami pojawiają się zanieczyszczenia gdzieś na drodze już w zakładzie gastronomicznym. Natomiast jeżeli to jest własne ujęcie, jeżeli to jest własna studnia albo jakaś studnia, z której korzysta kilka obiektów, no to absolutnie tutaj właściciele muszą sobie sami te badania wody na bieżąco przeprowadzać. Kolejny punkt, kolejna procedura dotyczy ochrony przed szkodnikami. Wiadomo, że żaden zakład tego nie uniknie i musi mieć taki ustalony program zwalczania szkodników. Szkodnikami mogą być różnego rodzaju gryzonie, to już wiemy, myszy, szczury, które mogą się gdzieś pojawić w magazynach. Szkodnikami będą również różnego rodzaju drobnoustroje i owady, tak? Owady to jest największa zmora. Mole spożywcze, muchy to są szkodniki, które mogą wyrządzić dużo szkód. Cały ten system, program zwalczania szkodników musi być skuteczny, tak żeby gwarantował, że te szkodniki nie będą się pojawiały. Jeżeli zakład gastronomiczny nie zatrudnia jakiejś firmy, która tym będzie się zajmowała,
no to musi sobie ustalić jakieś procedury, które kontrolują obecność tych szkodników, jakie kroki podejmuje, jeżeli one się pojawią, jak przeciwdziała temu, bo te zasady przeciwdziałania czasami są ważniejsze niż to, jak my już działamy, kiedy ten szkodnik się pojawi, tak? No jeżeli pojawią się myszy, szczury, to deratyzacja jest niezbędna, nie ma tutaj innej możliwości. Wtedy najlepiej właśnie zatrudnić firmę zewnętrzną, która zrobi to szybko i skutecznie. Natomiast wiadomo, w przypadku much, moli spożywczych, no w przypadku much to problem jest bardzo, bardzo duży. No tutaj możemy stosować różnego rodzaju lampy, które te muchy będą zwabiały. Natomiast w przypadku moli spożywczych tutaj bardzo ważne są zasady przechowywania. Czasami oczywiście jakby te mole spożywcze teraz to są takie szkodniki, które są bardzo uciążliwe. One bardzo często nie pojawiają się w samym konkretnym zakładzie, tylko są przywożone razem z towarem ze sklepów, z hurtowni, z innych magazynów. Dlatego też tutaj te warunki przechowywania powinny być tak dostosowane, żeby one nie miały możliwości namnażania się. Kolejny punkt to mycie i dezynfekcja. Mycie i dezynfekcja. Tutaj oczywiście zakład gastronomiczny musi zapewnić odpowiedni sprzęt, środki do mycia i dezynfekcji całego lokalu, całego zakładu gastronomicznego. No i musi być wyznaczone miejsce do ich przechowywania. Tych wszystkich środków oczywiście nie można przechowywać z żywnością. Musi być odpowiedni magazyn do tego typu sprzętów i środków. Same sprzęty do czyszczenia również oczywiście należy myć i dezynfekować albo wyrzucać, jeżeli jest taka potrzeba. No i musi być określony ściśle harmonogram mycia i dezynfekcji całego zakładu, ale również dezynfekcji i mycia maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń. I kolejny punkt dotyczy właśnie maszyn i urządzeń. Maszyny, urządzenia, sprzęt. W każdym z działów jest takich maszyn i urządzeń przecież bardzo dużo. W samym dziale produkcyjnym jest cała masa tych maszyn i urządzeń, a one są o tyle ważne, że jakby wykorzystywanie ich bezpośrednio będzie wpływało potem na jakość przygotowywanych potraw. Czasami te maszyny, urządzenia, jeżeli są źle przechowywane, niekonserwowane, niedezynfekowane, same mogą być nośnikami pewnego rodzaju zagrożeń. Więc tutaj będzie to bardzo, bardzo istotne. Cały sprzęt powinien być umiejscowiony w takim położeniu, żeby można było go odpowiednio konserwować i czyścić. Oczywiście wszystkie maszyny i urządzenia muszą być sprawne, muszą działać i muszą być używane zgodnie z przeznaczeniem. No, każda maszyna, urządzenie ma swoją instrukcję i jakby pracownik musi z tą instrukcją się zapoznać i wiedzieć, jak postępować. Jeżeli mamy jakiś sprzęt, pojemniki wielokrotnego użytku, które mają kontakt z żywnością, one muszą być trwałe, zaprojektowane i skonstruowane tak, aby były łatwe do czyszczenia, łatwe do dezynfekcji, jeżeli taka jest potrzeba, żeby uniknąć skażenia żywności na jakimkolwiek etapie. W razie potrzeby oczywiście to wyposażenie musi być ruchome, tak żeby można było je zdemontować, przenieść, podnieść, aby umożliwić konserwację, czyszczenie i dezynfekcję. To nie może być przytwierdzone na stałe, także my nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób rozebrać. Natomiast sprzęt, który używany jest do gotowania, do obróbki cieplnej, do chłodzenia, przechowywania, zamrażania żywności, musi być zaprojektowany tak, aby osiągnąć te wymagane temperatury i inne parametry, które są istotne. I ta temperatura musi być osiągnięta tak szybko, jak to jest konieczne dla bezpieczeństwa żywności i przydatności do spożycia. Jeżeli mamy zamrażarkę i z założenia ta zamrażarka ma osiągać temperaturę minus 24 stopni, to nie jest tak, że po włożeniu produktu surowca do tej zamrażarki my będziemy czekali 3 dni, aż ten produkt osiągnie taką temperaturę. To musi być jakieś minimum spełnione, które jest określone
w instrukcji tego sprzętu. Siódmy punkt dotyczy higieny personelu i szkolenia tego personelu. Tutaj powinny być opisane w tej części, w siódmym punkcie, instrukcje mycia rąk oraz wszystko, co należy zapewnić pracownikom w celu zachowania ich higieny. Jakieś informacje o odpowiednich środkach do mycia rąk, dezynfekcji rąk, kiedy i jak często myć ręce oraz informacje o tym, jak pracownik powinien wyglądać, w sensie jego odzieży roboczej, tak, spiętych włosów na przykład, paznokci i tak dalej. Część z tych procedur przecież sami poznaliście już zaczynając pracę w pracowni żywienia. Natomiast szkolenia pracowników jest jednym z takich elementów GHP. Jest oczywiście bardzo ważne, dlatego że cały personel, niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracy, pracuje na wizerunek firmy, na wizerunek zakładu i powinien wywiązywać się z obowiązków. I zadaniem każdego pracownika będzie dążenie do tego, żeby wytwarzać potrawę o jak najwyższej jakości. Dlatego to będzie istotne, te zasady, aby na każdym kroku uświadamiać ten personel, uświadamiać tego pracownika, jak to jest ważne i jak to zrobić. I ósmy punkt to kontrola odpadów. Jak mówiłam, jak wspomniałam, że w związku z tym, że te odpady, magazyn odpadów jest tym najbrudniejszym punktem w zakładzie gastronomicznym, tutaj jest przypisany do GHP ta kontrola odpadów. To są wszelkiego rodzaju procedury usuwania śmieci, usuwania nieczystości. Tutaj znajdziemy instrukcję postępowania z odpadami. To, że śmieci powinny być usuwane po zapełnieniu 2/3 części kosza, że nie mogą być zostawiane na noc, na przykład w zakładach gastronomicznych, one muszą być usuwane na bieżąco, nawet z magazynów. Nie można sobie magazynować śmieci przez cały tydzień i po tygodniu ich usunąć. Tutaj powinna być też taka informacja, z kim zawarta jest umowa na wywóz śmieci, bo to zazwyczaj są firmy zewnętrzne, czy jakieś oświadczenie, chociaż jeżeli nie ma takiej umowy, to jakieś oświadczenie, kto te śmieci będzie odbierał, na jakich zasadach. Tutaj w zakładach gastronomicznych mogą pojawiać się odpady tak zwanej trzeciej kategorii, czyli pochodzenia zwierzęcego, więc należy tutaj uwzględnić wszelkiego rodzaju procedury, które pokazują, jak będziemy tymi odpadami gospodarować i co będziemy z nimi robić. Będą oczywiście osobne procedury do odpadów biologicznych, tak? Bo zakład gastronomiczny też musi wykazać to, w jaki sposób on te odpady biologiczne zagospodarowuje. No nie można ich mieszać przecież z wszystkimi innymi odpadami, więc tutaj cała dokumentacja kontroli odpadów, to co się z nimi dzieje w zakładzie gastronomicznym, będzie bardzo ważna.